jeszcze. Ognisko jest. Co? Już? Ja jestem jedyny w krótkich spodenkach. Tam gdzieś pod daszem się dało, się? Pod daszem się dało. No i ta sobie bułkaczka. Fajnie, cześć. Witam. A pan skąd? Ja z Wojcieszowa. Też trening dobra. Byłem tam niedawno, też na rowerze. Myślę, byłem tam niedawno, też na rowerze. Nie, no dzisiaj to nie. Nie, tu te single są rewelacyjne, jeździliście? Na wszystkich? Na Okolu też? Okole jest fajne, Okole. Jest tak, też jest fajne. Fajnie, Okole jest tak fajnie zrobione. Tak. Kamieniami fajnie obłożony, to się podoba, te przyjazdy przez wodę. No to skośnie tam jakieś, na Proboszczowie też fajnie takie są, skośnie takie są, tak. No bo ja z Lubina jestem w ogóle, tu ten swoje tam odrobiłem, tu domek postawiłem i żeby narty i rowerek. No blisko, wszędzie blisko. Jakby tylko i w bloku siedział w Lubinie. Wszędzie blisko. No i wiesz, dlatego tu chłopaków z Lubina, jak przyjeżdżają do mnie, to kurwa po tych trasach jak ich targam, bo oni byli pewni zawsze, żeby byłeś człowiek jeździł na Świeradów, ale jak ich tu przeczochram po tych trasach, to mają Świeradów tam... tutaj, Świeradów jest fajny, bo jest dużo i no, można dużo pojeździć, ale jeśli chodzi o ekstremalność, o te wzniesienia i góra-dół, to tu jest gorzej. Tu jest bardzo dużo tego. Ja już nie mówię o singlach, bo mówię też o takich drogach, wiesz, takich... Ja pojechałem ze Złotoryi, tutędy, przez te tereny, przez na Dobków i do Wojcieszowa, na Dłużek, z tej strony od Dobkowa. Potem zrobiłem całego singla dookoła, czyli Dłużek z drugiej strony, wróciłem tą samą drogą. To weszło mi 1500 podjazdów. No. A tam jeszcze dalej, tam na Radzimowicę taką się wjeżdża, tam za Dłużkiem. Tam jest wioska wyżej, taka położona, Radzimowice, tam była kopalnia. To nie wiem. Ła, tam jest 4 domki tylko. Człowieku, no bajeczka tam, wjeżdżasz, taki podjazd, że... I tam jest szyb jeszcze, bo do lat 60. tam był wydobywany uran. Ale to jest tą główną drogą, jak się jedzie górniczą do góry cały czas? To można też dojechać, można. Tą główną, cały czas nie w lewo na lipę, tam na duży, na singiel, tylko w prawo. Ale tym na singiel też można dojechać, jadąc tą drogą do góry. Tam takie objazdy są i wjeżdżasz na samą górę, jest wioska. No z Dłużką można też tam pojechać. Można, tylko tam później taki przejazd trzeba zrobić. Ale wszystko w górę, żeby później znowu nie przejechać w lipę, wiesz, bo jest takie przełamanie. Na górę wjedziesz, to trzeba w prawo skręcić, bo w dół to do lipy, tam takie zjazdy. Tam jest też rewelacyjne do tego szybu. O, no jak przejeżdż. Do ciepełka. Złożę gratulacje, bo nie Komentarz. To już czego, na Lesiso? Na Lesiso to, no. Powiem, że, bo słyszałem, że to oni projekt, oni to pierwszy rzucili te hasło. No ale dużo powiedziesz. No nie, no, to jest rewelacyjne. Ja powiem, że jak na powiat ten złotoryjski, to jest szał w dziesiątkę. To jest szał w dziesiątkę. Do samej góry, nie? Pewno. To, że złotoryj nic nie ma, nie? To jest niesamowite. No, no. Przecież tutaj ten singiel, że tak znaleźli, człowiek autem jeździł tam dołem czy górą, to tylko widział kawę glasu, a tu przecież piękny wąwóz jest od wąwozu, nie? To fajnie, chłopaki, do popatrzenia. A to już powrót do domu? Nie, ja tu wstaję, ale mówię, jak w Wojcieszowie czy coś, to nasze. Ja sobie postawiłem dwa domki w Wojcieszowie, wiesz, taki jeden pod wynaj dla rowerzystów. Człowiek odpracował mi starszy.
zrobimy tutaj, to sobie przygotujemy sprzęt to jeszcze. Awansowałeś, to trochę czasu dla siebie znalazłem. Ale nie jest. Dużo każdy pamięta grawą maturę i dobra, idę jeszcze pochodzić, co tu jest. To tak, że nie przecięcie stęgi chyba, nie? Tak? Proszę? Przecięcie stęgi. Tak, Władek, ty zdjęcia rób. No. Także będę patrzył, na które miejsce przyjedziesz. Tak. Nie. Robert Strażak. No, tam. Roberta, skoro czy z jakimś specjalistą, czy z kimś.
A co będzie tu objazd jakiś? No właśnie. No, może być, ten normalny bym przyjechał i tak dalej. Samochód stoi, tylko dalej, bo to bezpieczny. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. A tu nie ma nic, nie takiego. Może to będzie jakiś obiad, bo to jest rowerami. Będzie jakiś obiad? Będzie, znaczy jakieś jedzenie na pewno. To nie chodzi o jedzenie. Chodzi o atrakcje. Thank you.
No. Raz, dwa, trzy. Szanowni Państwo, mili goście, serdecznie chciałbym Was zaprosić tutaj bliżej. Troszkę pada, ale nie będziemy czekać, czy przestanie. Zapraszam tutaj bliżej naszej ekowstęgi, gdzie będzie centrum dzisiejszej uroczystości. Mili Państwo, piękny dzień dzisiaj. Przyszedłeś zobaczyć? Pogoda. My zrobiliśmy kółeczko. Nie dopisała. Pielgrzymka i Wojcieszów. Poznać oficjalnie, a później wiadomo, pół godziny. Będzie pokaz ratownictwa, tylko czy ratowanie kogoś, a później to już. 3 miliony 84 tysiące